a zatem nie w 8, a 7-osobowym składzie. Laka, Diawara, Holloway, Simonelli, Szymański, Gerc i Kabang. Set. Dobry start znowu reprezentanta Polski, bardzo dobrze rozpoczął, uzyskał przewagę nad Włochem, najważniejsze, że jest na drugim miejscu, przed nim tylko Grant Holloway, no i Polak finiszuje w bardzo dobrym czasie, Amerykanin wygrywa 7,34 setne sekundy, zanosi się na wynik lepszy od dotychczasowego rekordu Polski, a zatem możemy mieć tutaj podwójny powód do radości, nie tylko ze względu na Polak, że Polak awansuje do finału, to pewne, to 100% już rozstrzygnięty, no ale czekamy na czas Jakuba Szymańskiego. Wynik 7,34 sekundy, 32 skorygowane. Jest rekord Polski, 7,46. No pięknie, pięknie, ale tu wszystko było jak po sznurku. Kuba startując w tym roku uderzał bardzo często w pierwszy płotek, zresztą w ogóle uderzał w płotki. Tutaj bardzo skoncentrowany od samego początku. Wyszedł pięknie z bloków i w pierwszy płotek nie uderzył. Napędzał się na każdym rozstawie i to jest tego efekt. 7,46. Pewny awans do finału. Mamy powód do radości, bo finał Mistrzostw Świata to już jest wielka sprawa. Przegrać z tym oto panem, z Grantem Hollowayem, to oczywiście nie wstyd, to jest niedościgniony wzór, jak powiedziałem. Statystycy Światowej Federacji Lekkiej Atletyki, World Athletics, wskazali, że ostatnią porażkę Grant Holloway na 60 metrów przez płotki doznał 10 równo lat temu, w 2014 roku. No a Szymański, jak gdyby nie zważając na to, jak szybko biegnie Amerykanin, robił swoje. Holloway, Hollowayem, przyjrzyjmy się Szymańskiemu, bo to jest to, o czym mówiliśmy. Idealnie pokonane wszystkie płotki, chociaż widać było trącenie na trzecim. I też mam wrażenie, że trochę musnął w pierwszy płotek. No, to mu się przytrafia w tym roku, ale też sztuką jest pokonać ten płotek jak najniżej, aby ta przerwa między nogą zakroczną, nogą atakującą, biodrami i listwą płotka była jak najniższa. Bo to chodzi też o to, żeby środek ciężkości tak naprawdę poruszał się praktycznie równolegle do płaszczyzny bieżni. Tu w przypadku Granta Hollowaya to widać. Mówili o tym nasi goście w studiu, mówił Piotrek Małachowski, że on ma środek ciężkości zawieszony wysoko, że właściwie jakbyśmy pewnie położyli taki punkt na wysokości pępka Granta Hollowaya, to ten punkt by się specjalnie ani w górę, ani w dół nie przesuwał.